pracując zdalnie, mieliśmy przede wszystkim więcej czasu na przygotowywanie posiłku. Wynika to z faktu, że oszczędzamy jakieś 1,5-2 godziny dziennie na dojazd do pracy. Druga sprawa to dostępność do lodówki, piekarnika, kuchenki, garnków. Możemy sobie na świeżo coś przygotować we własnej kuchni. Nie zawsze pracując w zakładzie pracy, w korporacji mamy taką możliwość, żeby sobie coś odgrzać. Czasem było to utrudnione, więc pracując w domu zdecydowanie częściej mogliśmy robić sobie pełnowartościowe posiłki, pełne warzyw i owoców, które są świeże i atrakcyjne sensorycznie i po prostu dbać o swoje zdrowie. Myślę, że ten aspekt takiej wygody stosowania tego zdrowszego modelu odżywiania w domu był tutaj kluczowy w kontekście tego, że rzeczywiście spożycie warzyw i owoców w czasie pandemii wzrosło. Respondenci odpowiadali, że spożywają więcej warzyw i owoców, co mnie osobiście jako dietetyka bardzo cieszy, ponieważ spożywanie warzyw i owoców powinno być podstawą zbilansowanej diety, a ciężko zachować nam spożywanie 400 g warzyw i owoców, które są zalecane w codziennej diecie. Jeżeli pracujemy zdalnie z domu i odczuwamy w związku z tym dużą ilość stresu i zauważamy, że ta duża ilość stresu wpływa na to, że podjadamy przekąski pomiędzy posiłkami, jemy więcej, zajadamy emocje, przede wszystkim musimy pomyśleć o tym, aby uregulować nasze posiłki. Dlatego, że uregulowanie spożywania posiłków pomoże nam zahamować swój apetyt oraz pomoże nam regulować apetyt i tym samym łatwiej będzie nam zadbać o nasze nawyki żywieniowe. Kolejna rzecz to zaplanowanie posiłków, czyli planujemy posiłki albo na cały tydzień, albo na dekadę, albo na kilka dni. No i tym samym, jeżeli mamy jakiś plan, to łatwiej nam jest się tego trzymać. I wtedy ryzyko wystąpienia takich przykładowych przekąsek, przypadkowych przekąsek pomiędzy posiłkami jest mniejsze. I tym samym też ten apetyt na wieczór będzie też mniejszy.